Dzień dobry, Pani Marleno. Dzień dobry. Dzisiaj natomiast porozmawiamy o tym, jak możemy wspierać rozwój mowy u dziecka. Jak się okazuje, te babciny, śpiewanki, rymowanki jednak miały swoją zasadność. Dokładnie. To znaczy tak, zaczynając od pierwszych dni życia dziecka, możemy już stymulować ten rozwój mowy poprzez karmienie. Czyli wiadomo, najbardziej optymalne karmienie dla dziecka to jest karmienie piersią. Nie zawsze się da, dokładnie. No ale w miarę możliwości staramy się, żeby to karmienie naturalne się pojawiło. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że w tym momencie ćwiczą nam się mięśnie aparatu artykulacyjnego, które potem biorą też aktywny udział przy tworzeniu mowy, prawda, przy artykulacji głosek. Poza tym dziecko przy ssaniu piersią uczy się także oddychania przez nos. W dalszej kolejności to, jak możemy stymulować ten rozwój mowy, to przede wszystkim otaczać dziecko kąpielą słowną. Czyli mówić o tym, co się dzieje tu i teraz, komentować takie sytuacje z życia codziennego, nie wiem, podczas takich czynności pielęgnacyjnych, prawda? Następnym takim ważnym elementem stymulacji powiedziałabym, że właśnie śpiew, muzyka. Jeszcze wrócę do tego, że najlepiej, żeby to mówił rodzic, a nie telewizor czy radio. Dokładnie. I jeszcze, bo tu zapomniałam dodać, że jeżeli mówimy do dziecka, to żebyśmy byli w centrum jego uwagi. Czyli oprócz tego, żeby dziecko nas słuchało, to jeszcze musi nas widzieć, prawda? Bo ono wtedy obserwuje, jak ten aparat artykulacyjny się układa i wtedy, prawda, może to naśladować po rodzicu. Ale nie zmiękczamy, nie ciziamy. Absolutnie nie. Do dziecka mówimy normalnie, nie spieszczamy. Dokładnie. Dalej, jak to wygląda właśnie dalej? Jak możemy wspierać, jak już pojawiają się pierwsze wyrazy proste? Pierwsze wyrazy, czyli wiadomo, dzieci uczą się przez naśladownictwo, czyli my jako rodzice możemy dostarczyć dziecku takich bodźców werbalnych w postaci najprostszych wyrażeń, czyli wyrażeń dźwiękonaśladowczych. Czyli naśladujemy to, co słyszymy, prawda? Nie wiem, dźwięki zwierząt, pojazdów, czy też jakichś urządzeń, które znajdują się w domu, prawda? Wtedy dziecko sobie ćwiczy aparat artykulacyjny, utrwala sobie głoski, które w przyszłości będzie, prawda, stosowało do konwersacji z otoczeniem, jakieś trudniejsze zbitki wyrazowe. Bardzo ważne też jest słuchanie muzyki. Najlepiej jakby, powiedzmy, puszczać dzieciom muzykę już od tych pierwszych dni życia. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że muzyka, czyli śpiewanie piosenek, jest połączeniem muzyki i śpiewu. Muzyka przetwarzana jest przez prawą półkulę mózgu, a mowa, jej odbiór odbywa się przez lewą. Także w tym momencie, jeżeli śpiewamy piosenkę dziecku, to wspomagamy pracę dwóch półkul mózgowych. Jednocześnie. Dokładnie. Co jeszcze? Bardzo ważne są takie zabawy paluszkowe, prawda? To spontanicznie, myślę, że każdy rodzic z dzieckiem takiego rodzaju zabawy stosuje. Jest to ważne, dlatego że w pierwszej kolejności to rodzic jest bardziej aktywny, no ale dziecko słucha, obserwuje, w pewnym momencie zaczyna dostrzegać, że ma swoje rączki, zaczyna się nimi, prawda, interesować. I rodzic, powiedzmy, recytując taki wierszyk najbardziej popularny, prawda, sroczka, tego typu. Początkowo właśnie dziecko jest takie bierne, ale z czasem zaczyna brać taki aktywny udział w tego rodzaju zabawach. Mhm. Tak. Co jeszcze? Na pewno wspomaganie manualnej pracy rąk. W przypadku małych dzieci będzie to na przykład różnego rodzaju masażyki, dotykanie różnych faktur. Tutaj wyjaśnię, dlaczego jest to tak bardzo ważne. Ponieważ ośrodki w mózgu, które odpowiedzialne są za ruchy rąk, sąsiadują z ośrodkami, które są odpowiedzialne za mowę. Czyli my, aktywując tutaj pracę rąk, automatycznie aktywujemy te pola związane z mową. To dlatego na topie są te wszystkie teraz takie gumowe piłeczki mające różną strukturę. Dokładnie. Albo książeczki też, gdzie... Tak, takie, prawda, sensoryczne. Tak, sensoryczne, świetne są. Tak, ale właśnie w przypadku takich małych dzieci to nawet może być darcie gazety, prawda? Kolorowanie, wycinanie. Tak, najprostsze, dokładnie. No i wiadomo, czytanie książeczek, prawda? To nie od dziś wiadomo, że czytanie wpływa pozytywnie na rozwój dziecka. Dzięki czytaniu książeczek, tak jak rodzic czyta, prawda, nazywa te obrazki, które widzimy, nazywa emocje, nazywa czynności, także tutaj wyobraźnia dziecka, prawda, pracuje, no i dodatkowo tutaj wpływamy na rozwój tego słownictwa u malucha. Początkowo dziecko się kręci, niby nie słucha, a tak naprawdę ono chłonie, dokładnie, prawda? Bo zerknie
raz na jakiś czas, a tak naprawdę i słucha, i patrzy, i wyobraźnia, także książki mają ogromną moc. Nie wiem, dlaczego są aż tak bardzo bagatelizowane. Chyba teraz na korzyść telefonów komórkowych, niestety. Ale tak naprawdę książka wystarczy te 15 minut dziennie. Nie mówimy, że długo, tak? Czy w trakcie zabawy. No tak, tak, ma pani rację, że telefony są łatwiejszą formą, niestety. No właśnie, a one też nam tą umowę niszczą. Dokładnie, bo ja często słyszę tutaj w gabinecie opinię, że tak, oczywiście dziecko używa telefonu komórkowego, ale ono się bardzo dużo z niego uczy. Rodzice nie mają świadomości, że jeżeli my damy dziecku telefon komórkowy, to wtedy aktywujemy prawą półkulę mózgu, blokując lewą, a to w lewej są ośrodki mowy. I powiem szczerze, że najczęstsze przyczyny właśnie tego opóźnionego rozwoju mowy właśnie wynikają z tego przestymulowania dziecka tą elektroniką. Czyli więcej to my powinniśmy wejść w interakcję z dzieckiem niż ten telefon. Dokładnie, bo dziecko mając telefon, ono nie potrzebuje, prawda, nie wiem, towarzysza do rozmowy. Nie. To racja. Wtedy już nic poza tym. Dokładnie. Poza tym mówię, dochodzą jeszcze takie trudności emocjonalne, bo jeżeli dziecko spędza za dużo czasu przed tym telefonem, to idzie to w stronę trochę uzależnienia, prawda? Nerwowość. Nerwowość, dokładnie. Ja mówię, tutaj obserwuję takie zachowania niektórych rodziców, że dziecko ma, powiedzmy, nie wiem, zajęcia u pedagoga, potem przychodzi do mnie, a w międzyczasie dostanie telefon komórkowy i ja po prostu potem mam problem z opanowaniem dziecka, no bo ono jest takie rozdrażnione, pobudzone. Warto mieć tego już świadomość jako rodzic. Jako rodzic. Ale i wracając do rozwoju mowy, bardzo istotną rolę tutaj odgrywa język, więc to klaskanie, parskanie i tego typu niby zabawy, które są tak naprawdę ćwiczeniami logopedycznymi. Tak, do poprawnej wymowy aparat artykulacyjny musi sprawnie działać, czyli właśnie usprawnianie tego aparatu artykulacyjnego, tak jak pani wspomniała, to cmokanie, prawda, kląskanie językiem, to wszystko służy temu, żeby ten aparat artykulacyjny sprawnie działał. Tutaj może zwrócę tak trochę uwagę, co może rodziców zaniepokoić w takiej budowie aparatu artykulacyjnego. Oczywiście tutaj będzie miało, odgrywało rolę to wędzidełko podjęzykowe, prawda? Temat dosyć powszechny. Jeżeli dziecko do mnie przychodzi, wygląda to w ten sposób, że ja na przykład sugeruję rodzicowi, że nie podoba mi się to wędzidełko, jest za krótkie. Ostatecznie ja nie podejmuję decyzji, ja wysyłam do laryngologa i to laryngolog ocenia, czy to wędzidełko podcinać, czy nie. Ja osobiście uważam, że im wcześniej podcięte wędzidełko, tym lepiej. I teraz na szczęście się właśnie już coraz wcześniej się stosuje. Dokładnie, nawet tak. Nawet już u niemowląt, prawda, na samym początku, więc to akurat... To jest bardzo istotne, bo to już nawet będzie wpływało na jakość ssania przez dziecko, prawda? To już mówię, można to wychwycić w tych pierwszych momentach, w tych pierwszych dniach życia dziecka. Że jeśli nie potrafi poprawnie chwycić, tak? I trudności z ssaniem, wtedy to mleko się ulewa i dziecko przy karmieniu będzie takie rozdrażnione, ponieważ ono będzie miało problem z pobraniem tego pokarmu. Także to są właśnie takie czynniki, które sugerują, że coś z tym wędzidełkiem może być nie tak. To teraz chciałabym przejść do kwestii poprawiania. Jeśli już dziecko zaczyna mówić i prawda, oczywiście nie wie, czy się mówi tak, czy inaczej, czy się wymawia tak, czy inaczej. Generalnie z natury nie mamy w zwyczaju poprawiać drugiej osoby, no bo to jest zwyczajnie niekulturalne, prawda? Ale jeśli chodzi o nasze dziecko, to chyba warto. Dobrze, myślę, że to poprawianie ma sens tutaj i zasadność. Tak, w szczególności jeżeli, mówię, dziecko jest w terapii, prawda, czyli w celu takiej automatyzacji danego dźwięku, który aktualnie ćwiczymy, ale też zdarzają się dzieci, które gdzieś, że tak powiem, przysłowiowo zjadają, gubią, nie wiem, sylaby, głoski, warto też wtedy poprawić, jeżeli to są oczywiście takie głoski, które jest w stanie powiedzieć w izolacji, żeby po prostu ten nieprawidłowy wzorzec wyrazu gdzieś się na dłużej nie utrwalił. A rozmowa z dzieckiem, bo ja też obserwuję to, że czasami dają dziecku spokój, dobra, nie chcę mówić, ale czasami takie dociekanie i
wchodzenie w jego świat, interesowanie, zadawanie pytań, takie próba zrozumienia go, to też aktywizuje do tego, żeby więcej mówiło, bo często dzieci po prostu, no tak, tak jak mówiłyśmy o telefonie, no to prawda, siedzi przed tym telefonem i tylko w niego patrzy, śmieje się, ale nie mówi, nie praktykuje. Tak, nie potrzebuje osoby, prawda, do tej rozmowy. Tak, jak najbardziej rozmowa, czy nawet w trakcie zabawy, prawda, chyba zabawa, nauka przez zabawę to jest taki najlepszy, tutaj będzie taki sposób na to, żeby ten rozwój językowy naszych dzieci, prawda, był adekwatny do wieku. Ma Pani jakiś sposób, jeśli wrócę jeszcze do książek, żeby zainteresować dziecko książkami? W przypadku takich maluszków fajnie sprawdzają się takie książeczki kontrastowe, czyli jest obrazek biały na czarnym tle. One tak fajnie właśnie dziecko od razu tak wzrokowo zwraca uwagę. Znaczy na pewno takie książeczki grające, prawda? Z tymi odgłosami różnego rodzaju zwierząt, prawda? Czy tych, nie wiem, pojazdów, prawda? To dzieciom się bardzo fajnie podoba i jeszcze takie książeczki z okienkami, bo to tak wzbudza ciekawość, co tam za tą karteczką się kryje. Co tam się chowa. A jeśli właśnie u starszego dziecka, no bo my jako rodzice nie jesteśmy specjalistami od wszystkiego i gdzieś tam zdobędziemy tę wiedzę, na przykład po obejrzeniu tego materiału, że warto by było jednak te książki wprowadzić, ale moje dziecko już dużo siedzi w telefonie i odszukanie książek z bohaterami tych bajek czy gier, w które dziecko gra czy ogląda, po to, żeby zainteresować tą książką, że zobacz, tutaj też jest ten bohater. I wtedy stopniowo najpierw książki z bohaterami, a potem przechodzenie gdzieś tam indziej w związku z zainteresowaniami, pogłębianie. Czy to może by się sprawił w taki sposób? Myślę, że tak, bo jeżeli chodzi o ten telefon, to też nie działa to na tej zasadzie, że zabieram i prawda, totalnie... Trzeba czymś wypełnić. Trzeba to po pierwsze czymś wypełnić, ale to też taka terapia szokowa, prawda? Trzeba stopniowo tak jakby ograniczać, dozować ten czas dostępu do tej elektroniki, do tego telefonu komórkowego i właśnie tak jak Pani wspomniała, znaleźć fajny zastępnik. Dlaczego tak istotne jest to, żeby rodzic był aktywny w rozwoju mowy u dziecka, to żeby wspierać, żeby rozwijać, żeby podsuwać, a to tak jak mówiłyśmy, a to książki, a to rymowanki, a to różne ćwiczenia, piosenki, dlaczego to jest tak ważne? Po pierwsze, rodzic cały czas przebywa z dzieckiem. Prawda? I bardzo ważne jest to, że to my jako rodzice wpływamy na kształtowanie rozwoju mowy, bo jeżeli dziecko, to jest właśnie też jedna z przyczyn wad wymowy, jeżeli dziecko nie ma prawidłowych wzorców, prawidłowego środowiska, w którym się wychowuje, to niestety no, też to może powodować zaburzenia artykulacyjne, prawda? To dziecko nie jest taką objęte taką pomocą, rodzic nie widzi potrzeby, prawda? Bo na zasadzie ma jeszcze czas, prawda? No nie ma też takiej stymulacji ogólnorozwojowej. A co za tym idzie? Konsekwencje szkolne później. Dokładnie. Dziękuję Pani za rozmowę, bo o konsekwencjach szkolnych w kolejnej naszej rozmowie. Dziękuję serdecznie.